Słuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii z uroczystości świętego Józefa. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Chociaż Józef kojarzy nam się bardziej, to jest oczywiste, z okresem Bożego Narodzenia, bo towarzyszy Maryi w okresie, kiedy przygotowuje się do narodzin Jezusa, jest tym, który pomaga, który jest głową świętej rodziny. Jego rola jest bardzo ważna w tych pierwszych dniach, miesiącach, latach, kiedy Jezus już przyjdzie na świat. To jego uroczystość co roku przeżywamy w czasie Wielkiego Postu. Spróbujmy więc wsłuchać się w historię Józefa, spotkać się z nim w kontekście tego czasu pokuty i nawrócenia, który właśnie przeżywamy. Pomyślałem sobie, że tę Ewangelię, która dzisiaj towarzyszy nam, moglibyśmy zatytułować Nawrócenie Józefa. Chociaż w pierwszej chwili wydaje się to zaskakujące, ponieważ Józef jest człowiekiem prawym, sprawiedliwym, pobożnym, to dlaczego miałby się nawrócić? Nawrócenie to znaczy zmiana myślenia. Józef, jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, wobec trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, i to było całkiem zrozumiałe i słuszne, zastanawiał się, co powinien zrobić. Myślał bardzo długo. Chciał postąpić w sposób właściwy, sprawiedliwy. Powziął pewien plan. Przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Ale w trakcie nocy, jak usłyszeliśmy, pojawia się sen i w tym śnie Bóg zaprasza go zupełnie do czegoś innego, niż sam wcześniej wymyślił. I co robi Józef? Mógłby zostać przy swoim, mógłby być konsekwentny w realizacji swojego całkiem słusznego planu działania. Mógłby obudzić się rano i powiedzieć: a może to był tylko sen, a może wydawało mi się, że przemówił do mnie anioł. Będę szedł drogą własnego myślenia. Ale Józef, właśnie dlatego, że był człowiekiem wierzącym, ufającym Słowu Bożemu, wsłuchanym w Słowo Boże, był w stanie rozeznać właściwie i natychmiast porzucił swój wcześniej dobrze przygotowany plan. Był w stanie zrezygnować z własnego, ludzkiego, dobrego, szlachetnego myślenia. Józef przychodzi więc do nas jako ten, który zaprasza nas do tego, abyśmy się tak nie przywiązywali do swoich rozwiązań, żebyśmy nie tak zaciekle bronili za wszelką cenę swoich racji, abyśmy oczywiście korzystali z rozumu, rozeznawali w świetle logicznych przesłanek, ale abyśmy w naszym działaniu byli zawsze otwarci na Boże natchnienia. W jaki sposób konkretnie możemy te Boże natchnienia przyjąć? Poprzez słuchanie Słowa Bożego. Józef swoim milczeniem, bo przecież w Ewangelii nie wypowiada żadnego słowa, wskazuje nam na to, że jest człowiekiem zasłuchanym Słowu. Nie dlatego nie mówi, że nie ma nic do powiedzenia, nie dlatego nie mówi, że jest intrawertykiem czy jakimś milczkiem, ale jego milczenie uświadamia nam, jak bardzo ważne jest słuchanie. Nasze milczenie, które być może warto jakoś tak, do którego warto powrócić w czasie Wielkiego Postu, uświadamia nam, jak bardzo często masa słów, wiele hałasu przeszkadza nam w słuchaniu Boga. A to słuchanie Boga, który mówi do nas codziennie swoje słowo, uzdania nas do tego, abyśmy byli gotowi do nawrócenia. Tylko Słowo Boże, przyjęte z pokorą, otwartym sercem, może sprawić, że rozeznamy, że pewne nasze idee, pomysły, działania, że jakiś sposób naszego myślenia nie jest do końca właściwy, że Bóg zaprasza nas do czegoś więcej.
Niech więc ten czas Wielkiego Postu, a na tej wielkopostnej drodze spotykamy dzisiaj Józefa, pomoże nam otworzyć się jeszcze raz na bogactwo, na mądrość Słowa Bożego, które chce nas poprowadzić tam, gdzie Bóg nas zaprasza, pozwolić nam wyjść ze schematów ludzkiego myślenia.